No i jedziemy. Zaczęła się sesja Twojego synka, Kubusia. Dzień dobry Ci, Marcinie, na tej sesji. Dzień Dzień dobry, dobry. Ewelinko. Dzień dobry. Słuchamy Cię, Marcinie. No, tak jak wcześniej wspominałem, no, chciałbym tego mojego syna wyprostować na przyszłość ogólnie. To jest taki pierwszy, taki ogólny punkt, że, no, żeby mu ułatwić życie całe na przyszłość, jak najwcześniej, żeby to... Żeby wyprostować na przyszłość. A co jest dzisiaj pogięte? Pogięte jest to, że on jest jakby wolniej się troszeczkę rozwija. Związane to jest wszystko, no podejrzewam, z migdałami, tu wszystko jest blokowane, no chciałbym to jakoś, tu te sprawy gardłowe, nie wiem, nie znam tej terminologii lekarskiej, która tam jest odpowiedzialna za to. No i tu właśnie to mu wszystko ma, blokuje mu dojście do tej krwi, do mózgu, no tak amatorsko to mówię cały czas. No chciałbym, żeby to przeskoczyć, żeby on się fajnie rozwijał, żeby miał kontakt z rówieśnikami, żeby to wszystko ładnie poszło. Bo nie chodzi teraz do przedszkola, nie ma kontaktu. Chodzi do kontaktu. Przedszkola, tylko ma problemy w przedszkolu, ponieważ no, nie rozwija się tak szybko jak jego rówieśnicy. Rówieśnicy. Okej. Słuchamy dalej. No praktycznie no, jest za młody jeszcze, żeby mieć jakieś takie konkretne problemy. Problemy? O to chodzi. No jest to, no oczywiście, no my wszyscy jesteśmy żołądkowcami w rodzinie, także wszystkie te takie żołądkowe sprawy też na pewno już widać, że ma powoli. No i to będzie na pewno się nasilało w przyszłości. No i chciałbym... A może nie to... na pewno? Może właśnie zmień to kwiatło, jak tak go zaprogramujesz. Trzeba mieć tak myślenia, tak. Chciałbym, żeby tego uniknął. No i to praktycznie, no tak po grubych przemyśleniach, te dwie rzeczy to są takie bardzo, bardzo najważniejsze. Dobra. Okej, ja sobie jeszcze zobaczę, co wysłałeś mi tutaj w punktach. Może jest coś, co warte jest poruszenia. Jeszcze jedna rzecz. Jest emocjonalny, nie jest jakiś wybuchowy bardzo, ale jest... emocje ma bardzo, bardzo wyraża, bardzo... Bardzo to zdrowe. Będzie najzdrowszy z was wszystkich. No to, a może to jest... A macie inne dzieci? Tak, mamy starszą córkę jeszcze. Jeszcze starszą córkę i rozumiem, że ona jest spokojniejsza i dlatego porównujecie. Jest spokojniejsza, tak. No może na tej zasadzie też to właśnie... Aha, i że nie reaguje na wydawane polecenia. Tutaj. No ale to też jest kwestia to tego pierwszego punktu, o którym mówiłaś. Punktu, tak. Dobra, czyli tak generalnie wszystko, o czym mówisz, dotyczy tego pierwszego punktu. A czy kiedy się urodził, to już zdiagnozowano jakieś... Nie, nie. Wszystko było w porządku, tylko że no, cały czas no, chodzimy z nim do logopedy, bo to wiadomo, ćwiczymy z nim mowę, no i logopeda stwierdził, że to jest powiększony trzeci migdał, który tam właśnie ma na wszystko jakby... Na wszystko ma wpływ, które tam blokuje ten właśnie ten. A laryngolog sprawdził uszka, wszystko, tak? Tak, wszystko idzie na razie ku gorszemu, tylko że jest i za młody, żeby jeszcze te operacyjnie takie rzeczy. Na razie jest leczony farmakologicznie. Dobrze, okej. Okay. Czyli to jest ważne, że jest pod opieką, dobrze, i pod obserwacją. Tak, super. To jest pod obserwacją, jest tak. Dobra. No to co, gotowy? Gotowi? Myślę, że tak. To ułóż się wygodnie. Ja się teraz tak rozumiem, czy ja się teraz tak. Mam najprzyjemniejsza część dnia. A tak. Już poczekamy, poczekamy. Próbowałem, żeby to było jakoś tak... Jest bardzo dobrze. Świetnie, tak, widać ciebie. Nie wiem, czy chcesz sobie zdjąć okulary, czy chcesz zostać, jak ci lepiej, bo... Od niedawna noszę, także o nich zapominam ciągle. Dobra, ale nie będą ci potrzebne w każdym razie. Nie będą potrzebne. No to w takim razie ułóżcie wasze ciała wygodnie. I kiedy już poczujecie, że wszystko leży tak wygodnie, jakbyście kładli swoje ciała spać, to zaczynamy od oddechu. Bierzesz sobie powolny, spokojny, głęboki oddech. I to powietrze, które wdychasz, jest ciepłe, kojące.
działa jak wewnętrzny kompres na całe Twoje ciało od wewnątrz. Rozluźnia wszystkie Twoje organy, mięśnie, stawy. I czujesz, jak pod wpływem tego rozluźnienia z całego Twojego ciała wewnętrznie uwalniają się wszystkie napięcia, myśli, troski. To powietrze wyprowadza te ciężkości na zewnątrz, rozpuszcza je. I po każdym wydechu czujesz się coraz bardziej lekka, lekki, spokojny, spokojna, wyciszona, wyciszona. Jest Ci dobrze wewnątrz, w środku, w sobie. I odpływasz całkowicie od wymiaru fizycznego. Nie oddziałują na Ciebie już żadne prawa fizyki. Twoje ciało już nic nie waży. Po prostu dryfujesz sobie na swojej kanapie. W totalnym wyciszeniu i spokoju. I teraz powolutku policzę od 10 do 1 i z każdą cyfrą poszczególna partia ciała będzie się rozluźniać jeszcze bardziej, a Ty zapadniesz się w ten błogostan jeszcze głębiej i głębiej. Czujesz, jak rozluźniają się Twoje stopy. Robi Ci się błogo w całych stopach. I czujesz, jak swobodnie opadają. To uczucie błogości przenika Twoje kostki, rozluźniając je i podnosi się wyżej, ogarnia Twoje piszczela, Twoje łydki, aż do kolan i cała dolna partia Twoich nóg pogrąża się w tym przyjemnym błogostanie. To uczucie błogości przenika Twoje kolana, rozluźniając stawy i rozpływa się po całych Twoich udach. I teraz już całe Twoje nogi pogrążone są w tej błogości. Odpłynęły już od świata fizycznego i zapadają się głębiej i głębiej. Od nóg do miednicy przenika to uczucie błogości, wypełnia ją, rozszerza, tak jakby robiło się w niej więcej przestrzeni i cała dolna partia Twojego brzucha pogrąża się w spokoju, błogości, relaksie. Czujesz, jak to uczucie błogości rozlewa się po całej Twojej jamie brzusznej. Wszystkie wewnętrzne organy rozluźniają się, uspokajają i zapadają w ten przyjemny, spokojny letarg. Totalnie wyciszone, jak całe Twoje wnętrze brzucha. To uczucie błogości przenika Twoje.
swoją klatkę piersiową. Czujesz, jak rozpiera ją w przyjemny sposób. Jak robić się więcej przestrzeni na cudowny oddech. Czujesz już luz w klatce piersiowej, spokój. Czujesz, jak wycisza się rytm twojego oddechu i bicia serca. A teraz już rozluźnia się cały twój kręgosłup od dołu, od kości ogonowej, kręg po kręgu. Rozluźnia się w taki sposób, jakby twój kręgosłup się rozciągał, wyciągał i jakby między każdym kręgiem robiło się więcej przestrzeni, więcej luzu. I to rozluźnienie z kręgosłupa przenika całe twoje plecy. Czujesz, jak się rozluźniają. Robi ci się błogo w całym tułowiu. Jest spokój, wyciszenie. I cały tułów, tak jak nogi, odpływa od rzeczywistości fizycznej. I zapada się głębiej w ten błogostan, głębiej i głębiej. Trzy. Przyszła pora na twoje ręce. Czujesz, jak ta błogość przenika twoje ramiona, rozluźnia stawy łokciowe, przenika przed ramiona. Rozluźnia nadgarstki, całe dłonie, wszystkie stawy w palcach, aż poczujesz tę błogość na czubkach palców, w swoich paznokciach. I teraz już całe twoje ręce pogrążone są w tej błogości, tak jak tułów i nogi. Rozluźnia się twój kark, kręg po kręgu szyjnym. Czujesz w końcu ulgę w swoim karku. I zanim rozluźnia się cała twoja szyja i wszystkie organy wewnętrzne w twojej szyi, i ta błogość przenika już twoją szczękę i język, podniebienie, usta, nos, policzki, oczy, brwi. Rozluźnia się całe czoło. I teraz już to uczucie błogości przenika linię włosów i ogarnia całą skórę głowy. I czujesz, jak twoja głowa robi się przyjemnie pusta. Pusta, że spokojnie zapada się głębiej w poduszki, podążając za resztą ciała ku temu błogostanu. Jest ci dobrze w całym ciele, bardzo dobrze. Ciało osiągnęło ten jednolity spokój, wyciszenie, błogość. I czujesz, jak twoje ciało zapada się jeszcze głębiej w tym błogim letargu. Głębiej i głębiej. I zostań sobie przez chwilę w tym stanie.
teraz, Marcinie, kiedy jesteś już całkowicie w innym wymiarze, tam, gdzie masz kontakt ze wszystkim i ze wszystkimi, gdzie masz dostęp do każdej informacji, na trzy staniesz przed swoim synkiem Kubą, przed jego ciałem subtelnym. Raz, dwa, trzy. I powiedz mi, jak go zobaczyłeś lub odczułeś. Jestem jakby w takim tunelu, cofam się i widzę biały punkcik. Mm-hmm. Biały, jasny mm-hmm. punkt. Znajdź Kubę. Stań natychmiast automatycznie przed Kubą. Na trzy. Raz, dwa, trzy. I już przed nim jesteś. Cały czas ten jasny punkt jest jakby taki faluje przede mną. Dotknij tego punktu i powiedz mi, co to jest, czy to jest Kuba. Ty wiesz, jesteś jego tatą. Ty wiesz wszystko. Twoja intuicja ci powie, to on czy nie? Nie czuję tego. Nie czujesz. W takim razie wyjdź stamtąd. Całkowicie wychodzisz stamtąd. I na trzy znajdziesz się przed Kubusiem. Raz, dwa, trzy. Co widzisz? Lub czujesz? Nie, że cały czas ten punkt przede mną jest. Cały czas. Jasny punkt. Mhm. Jasny punkt. No, to widzę przed sobą. Zrobimy inaczej. Wycofuje się on za mną jakby... Zignoruj go na razie, dobrze? Nie przejmuj się nim. Nie przejmuj się żadnym punktem. Nie przejmuj się. Chcesz, byś poszedł do jakiegoś wspomnienia, które masz razem z Kubusiem. Do jakiegoś wspomnienia. To może być wczoraj, dzisiaj. To może być 2 lata temu. Gdziekolwiek. Do jakiegoś wspomnienia. Raz, dwa, trzy. Do jakiego wspomnienia wróciłeś, Marcinie, z Kubusiem? Byliśmy na podwórku i bawił się na zjeżdżalni. I kiedy to było? W tym roku, było już ciepło. Aha, w tym roku, więc parę miesięcy temu, tak? Tak. Dobrze, to teraz przyjrzyj się Kubusiowi. Powiedz, jak go widzisz. Uśmiechnięty. Robi różne śmieszne miny. Szczęśliwy jest. Jest szczęśliwy. Spójrz mu w oczka. Jak widzisz jego oczy? Jak tata, który wszystko czuje, który jest sejsmografem odczuć swojego dziecka. Co widzisz w jego oczach? Jest zadowolony. Spaw się, jest szczęśliwy. No. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Super. Pozwolisz mi z nim porozmawiać? Przepuścisz go? Mogę z nim pogadać? Oczywiście. Użycz mu swoich strun głosowych i zostaw mnie z Kubusiem. Cześć, Kubusiu. Cześć, kochanie. Słyszysz nas? Widzisz nas? Słyszysz i widzisz nas? Nie czuję tego. Czego nie czujesz? Nie czuję, żebym chciał coś przed sobą powiedzieć. Nie czuję tego. Nie umiem. Nie umiesz. Aha. A co poczułeś? Nie wiem, jakoś tak się wszystko zamazało. Aha, wszystko się zamazało. Okej. Chcę, żebyś zobaczył teraz Kubusia, tak? Jakbyś wiedział, że twoje oko działa jak rentgen. Twoje oko przenika wszystko. Jak go widzisz teraz, kiedy przenikasz go swoim wzrokiem?
widzę, ale tylko zewnętrznie go widzę. Nie umiem go przeniknąć. Nie umiem go przeniknąć jak rentgen. No, widzę tylko emocje bardziej. Jakie emocje widzisz? No, cały czas ta radość. Nie wiem, to wspomnienie tak we mnie utkwiło, że to jest takie bardzo pozytywne. Mhm. Jest bardzo, bardzo. Powiedziałeś, no, że. Po dziecięcemu jest zadowolony. Mhm. Kuba nie panuje nad swoimi emocjami. Więc przejdźmy teraz do takiego wspomnienia, które właśnie tak scharakteryzowałeś, gdzie według ciebie on nie panuje nad swoimi emocjami. Gdziekolwiek, czy wczoraj, przedwczoraj, czy rok temu. Idziemy tam. I powiedz, co wróciło. Jest wspomnienie. No, ja opowiadaj. Czuję, no, jak nie dostaję czegoś, co uważa za dla siebie ważne, reaguje no, agresją czasami nawet, że krzyczy, nie że bije, ale macha rękami, macha pięściami, jest strasznie głośny, strasznie upiera się przy swoim. Mm-hmm. I kiedy to było? Dokładnie ten moment, o którym teraz mówisz? To było całkiem niedawno. Znowu jesteśmy mniej więcej w teraźniejszości. Dobrze. To tym razem również spójrz mu w oczy. Tak jak patrzyłeś mu tam na tej ślizgawce. Tym razem też mu spójrz w oczy i powiedz mi, jak widzisz teraz jego oczy w tej sytuacji, którą przywołałeś. Nie są złe. Jest... Nie wiem, jak to określić. Jest chęć zdobycia tego, co chce. Mhm. Nie, że przeciwko komuś to jest skierowane. Ale tylko poczuj te oczy. Czy to są te same oczy, co na ślizgawce? Czy masz poczucie, że jakieś inne? Nie widzę. Nie czuję. Dobrze. To zacznę pracować w takim razie z Awalinką. Niemniej będziemy bardzo cię prosiły, żebyś był uważny na swoje odczucia i emocje. I kiedy pojawi się coś ważnego, jakieś wzruszenie, jakaś złość, cokolwiek, to żebyś nam przerwał, dobrze? Żebyś nam o tym powiedział, bo jesteś dla nas bardzo ważnym kanałem dostępu do Kuby. Tak. I do tego, co on przeżywa. Ewelinko? Jestem. Widzisz Marcina? Tak. A poprzez Marcina widzisz Kubę? Tak, ale Kubuś jest taki rozmazany, zamazany jakby. Mhm. Tak jakby za mgło coś takiego, albo jego ciało jest takie mgliste. Mhm. Dobrze, rozpoznaj ich obu. Najpierw zacznij od Marcina. To jest nasz Marcin? Tak. Jego część subtelna rozpoznaje nas? Tak. Jego ciało fizyczne również jest podczas tej sesji. Więc chcę, żeby nam teraz pomógł rozpoznać Kubę. To jego synek? Tak. Zapytaj Marcina subtelnego, czy... Był świadomy tego, że ciało subtelne jego synka jest tak rozmazane. Tak. Mhm. Od kiedy ma taką świadomość, że synek jest tak rozmazany? Od zawsze. Od zawsze. Mhm. I jak myśli, co to powoduje w życiu fizycznym, to rozmazanie, rozmycie ciała subtelnego? Brak energii w ciele fizycznym. Taka słabość, która uzewnętrznia się w różnych sytuacjach. Mhm. Dziecko jest... nie rozwija się tak jak inne i to jest tak postrzegane, jakby było takie słabe po prostu. Mhm. Jest słabsze. W porządku. Chcę, żeby Marcin nas przedstawił Kubusiowi. Żeby Kuba nas rozpoznał. Może nam spojrzeć głęboko w oczy, może odczytać z nas wszystkie informacje, kim jesteśmy, dlaczego przychodzimy do niego. Mhm. Mhm. I czy zgadza się, żebyśmy popracowały z nim? Na czas tej sesji zyskał dwie nowe ciotki. Tak. Mhm. Mogę z nim porozmawiać, z Kubusiem? Na planie subtelnym nie ma wieku, więc mogę z nim rozmawiać jak dorosły z dorosłym. Zostaw mnie z nim. Hej, Kubusiu.
Jak myślisz, po co się pojawiłyśmy w twojej przestrzeni? Po co tata nas do ciebie zabrał? On nie czuje, że jestem w pełni tutaj. A ty czujesz się w pełni? W swoim ciałku, nie. W swoim życiu? Nie. A powiedz mi, a gdzie jesteś subtelnie? Gdzie się znajdujesz? Rozejrzyj się i powiedz mi, gdzie jesteś. Mam ten przywilej być w ciele fizycznym. A to przywilej być w ciele fizycznym. Bo może można nie mieć takiego przywileju. Można. Wszystko jest takie rozmazane. I kto decyduje o tych przywilejach? Kto przyznaje przywilej bycia w ciele lub nie bycia w ciele? Nadzorca. Nadzorca. I gdzie jest teraz ten nadzorca, kiedy z tobą rozmawiamy? Siedzi na tronie. Przed tobą, za tobą, gdzie jest ten tron? On jest daleko, gdzieś w innej galaktyce. Aha, gdzieś w innej galaktyce siedzi. I dał ci przywilej bycia w swoim ciele. Jesteś ciekawy, dlaczego zostałeś wybrańcem? Dlaczego ty akurat możesz być w swoim ciele? Bo ja jestem bardzo ciekawa. Co masz takiego w sobie, że ten przywilej otrzymałeś? Jesteś ciekawy? Bo ja tak. Zapytaj tatę, czy jest ciekawy. Jest bardzo ciekawy. A ty jak? Ja jestem przede wszystkim ciekawa, dlaczego to się nazywa przywilej, skoro mi jest tutaj źle. Czyli też jesteś ciekawy. Czyli to, co nas łączy, to ciekawość z badania. Tak. Twojej sytuacji. Przywilej się kojarzy z czymś pozytywnym, a to raczej nie jest pozytywne. Co ja tutaj czuję. Bycie w twoim ciele, w swoim ciele nie jest pozytywne? No dobra. To ja co? Nie jestem jakby w całości tutaj, więc to nie jest pozytywne. A, nie jesteś więc w całości. To nie jest przywilej, tylko jakiś eksperyment. A gdzie jest ta druga część, jeśli ta to nie całość? Pewnie tam gdzieś w przestrzeni, gdzie jest ten nadzorca na tronie. Z pewnością tam jest. To zobacz, gdzie tam jest twoja druga część. Na pewno masz z nią połączenie. Widzę takiego awatara, który jest przywiązany. Jest bardziej świadomy chyba niż ja. Spójrz w oczy temu awatarowi, dotknij go i powiedz mi, czy zawiera w tobie twoją świadomość. Tak. Ile procent twojej świadomości posiada ten awatar? 80. Więc to, co jest, ma przywilej wcielenia, to jest tylko 20%, tak? I gdzie jest ten awatar? Opisz mi, gdzie się znajduje? Uwięziony jest na innej planecie. Ma ręce przywiązane. I nogi też. I cóż tam robi taki związany? Oczekuje na wcielenie jeszcze na innej planecie. I co będzie robił w tym kolejnym wcieleniu na innej planecie? Jaka będzie jego rola? Jaki przywilej otrzyma? Podróżował, biegał tak szybko. W jakim celu? Generuje jakąś energię taką. Żeby generować jakąś energię. Dobrze. To jest twój awatar, prawda? To jest jakby takie moje wyższe ja. On jest bardziej mały. Ile jest wyższy od ciebie? Ruchliwy. 20 centymetrów? 30? Ile jest wyższy od ciebie? Około metra nawet. Około metra. I dlatego nazywasz go swoim wyższym ja? To jest coś, co ja bym chciał mieć w sobie. To, co mi brakuje. Ruchliwość. Taka mobilność. Szybkość. Zdecydowanie. Świetnie. I to wszystko ma on, tak? A tobie to zostało odebrane. Genialnie.
To jesteś gotowy zagrać w tę grę poprzez swojego awatara? Zaraz go uruchomimy. Tak. Wspaniale. Zgadzasz się na tę sesję na sobie i dla siebie? Tak. Uruchom swojego awatara. Pękają pęta. Rozwiązujesz go. Jest rozwiązany, kochanie. I powiedz mu, żeby wstał. To twój awatar, ty nim sterujesz. To ty, to część ciebie. Wstał? Mhm. Tak. A teraz powiedz mu, że ma się udać przed szefa. Przed tego, który rozdaje te przywileje. Ma tam już być. Stoi twój awatar przed szefem? Tak, ale uklęknął na jedno kolano. Ma stać. Ty decydujesz o tym, co robi twój awatar. Ma stać prosto. Stoi. A teraz ma rozkazać uklęknąć na jedno kolano szefowi. Już. Już. Mhm. Poprzez swojego awatara spójrz w oczy temu szefowi, temu, co niby siedział na tronie jeszcze przed chwilą. I powiedz mi, jak wyglądają oczy tego bytu. To są oczy gada. Gada. Mhm. Z czym ci się najbardziej kojarzy? Zobacz przez swojego awatara. Z czym ci się kojarzy ten byt, ten gad? Z jakim gadem? Ziemskim. Nie ma takiego. To jest taka... To jest jakby taki smok. Smok, o to mi chodziło. Z głowami, skrzydłami, poprzebierany. Mm-hmm, dobrze. A teraz przez swojego awatara zbadaj, czy to jest jedna świadomość, czy kilka świadomość połączonych. To jest świadomość, która jest połączona z tysiącami różnych świadomości. Ale czy w tym ciele połączone jest to, każda głowa to osobna świadomość? Nie, to jest jedna. Jedna świadomość. O to mi chodziło. Jedna świadomość. I mówisz, że jest połączony z tysiącami innych istot, tak? Tak. I on ma takie aspekty od nich, bierze różne. I jakie aspekty jest bierze? Jest taki wielozadaniowy i wielo taki... Aha. Wiele ma takich... A z jakimi, istotami jest połączony ten smok? Jakiej rasy? Pierwszy raz, ale się pojawiły takie niebieskie istoty z ogonami. Mhm. Mhm. To są ludzie, czy nie? To jest człowiek? To jest DNA ludzkie i oni są uwięzieni na jakiejś planecie, właśnie przez niego też. Mhm. Więc inna rasa ludzka, tak? Która ma ogony. Tak, tak. To jest taka, jakaś taka wysoka inteligencja i on te wszystkie aspekty zdolności z nich ściąga. Dobrze, a teraz powiedz mi jeszcze, z jakimi innymi rasami jest połączony. Są tacy robotnicy i to są tacy szarze i insekty. Mhm. I co od nich czerpie? Przede wszystkim informacje, ale też prędkość, szybkość, manipulacja, zdolność. Taka zawiłość w myśleniu. Mhm. I jeszcze z jakimiś innymi rasami jest połączony? Już tylko jest takim nadzorcą nad swoją rasą. To są takie gady. A ty do jakiej rasy się zaliczasz? Ludzka rasa. Do tej niebieskiej? Czy nie? Nie. Nie. Więc jest jeszcze jakaś inna rasa, do której jest połączony, takie jak twoja. I co otrzymuje od takich jak ty? Podział, dwupodział, trójpodział. To jest taka... taka zdolność przenikania istot ludzkich. To, i co mu to daje, to przenikanie? To daje... Daje mu... jakby, nie wiem, cały... możliwość projektowania. Tego dwupodziału, trójpodziału, takich istot jak ja. Ale on po co mu to projektować? Przenika. Zobacz, jakie korzyści ma z tego przenikania, z tego dzielenia, z tego projektowania. Jaka jest korzyść dla niego? On nadzoruje mnie na przykład tutaj, podzielonego na ziemi. I co ma z tego nadzoru? Mi. No właśnie. Odbiera mi moją moc i siłę. Czyli ma moc i siłę. Mhm. Tak. Ten podział
To nadzorowanie służy do tego, żeby zabierać ci moc i siłę. Dobrze. A teraz poprzez swojego awatara zadaj temu smokowi, który klęczy przed twoim awatarem, pytanie, czego od ciebie chce najbardziej? Czego pożąda najbardziej od ciebie? Wiary w siebie? Zdolności moich? Tak. Zabiera ci twoje zdolności. Od jak dawna to robi? Od jak dawna oddajesz mu swój potencjał? Szeroko rozumiany. W pełni od dwóch wcieleń. Od dwóch wcieleń jestem taki podzielony. Jesteś podzielony. Na te moje zdolności i on chce je przejąć. On chce je przejąć. I co chce z nimi zrobić, kiedy już je przejmie? Zobacz, do czego będę wykorzystany. Kontrolować te moje zdolności do biegania, do tej prędkości na tej planecie. On gdzieś chce przeze mnie coś tworzyć. Coś mi chce zabierać, wszystkie te zdolności ukierunkować w swoim projekcie. A teraz chcę, żebyś poprzez swojego awatara przedstawił mu mnie. I że powiedz mu, że jestem bardzo zainteresowana tym projektem kreacji. Bardzo mi się podoba i razem z tobą będziemy go wdrażać zaraz w życie. Co on na to? Zgadza się. Zgadza się? Cudownie. No bo on klęczy na jednym kolanie i musi słuchać teraz mnie. Cudownie, zgodził się. Powiedziałeś, że to, co najbardziej od ciebie chce, to wiara w niego. Nadal uważasz, że jest potężny? Spójrz na niego klęczącego przed tobą, przed twoim awatarem. Nie, czuję, że mógłbym ja nim zarządzać. I właśnie to już robisz. To już się dzieje. Odbierz mu tę wiarę w jego wyższość. Zabierz mu to. Już. I co się teraz stało? Jest zalękniony w klatce piersiowej. Jest zalękniony, biedaczyna. Dobrze. A teraz sobie poprzepinamy go. Chciał tworzyć, będzie tworzyć. Ja naprawdę jestem otwarta na takie twórcze projekty. Odepniemy go od wszystkich istot ludzkich. Zostaną tylko jego pomagierzy i jego rasa. Już. Twój awatar właśnie to zrobił. To znaczy, że nie jest też podpięty pod ciebie, rozumiesz? Nie ma do ciebie dostępu. Jak go teraz widzisz? Skurczy się. Czarny się zrobił. No i czas najwyższy wdrożyć w życie ten plan kreatywności. Wyślij go do wcielenia na tamtej planecie. Niech biega. Czas najwyższy. Podaruj mu ten przywilej. Powiedz mu, proszę, teraz ja ofiaruję ci ten przywilej w podzięce za ten, który ty mi podarowałeś. Idź, wcielaj się, biegaj. Już. Jak go widzisz? Biega po tej planecie, ale odczuwa takie parzenie stóp. Tak jakby ta częstotliwość jego sama zjadała go. Tak to wygląda trochę. Myśmy mu nic nie zmieniali. Myśmy go wysłali do tej kreacji, którą sam przygotował. I niech sobie tam biega. To jest wszystko jego. Niech biega. Zobacz, co się teraz dzieje w tej bazie. Tam, gdzie był tron. Kiedy szef został wysłany do wcielenia. Dostał przywilej wcielenia i tworzenia. Poprzez swojego awatara zobacz. No. Wszystkie istoty, które tam były, jakby stoją w takim bezruchu i w oczekiwaniu. Nie wiedzą, co mają robić. Wszystko, co mieli w łapach swoich, zostało opuszczone na ziemię. Niczym się nie zajmują kompletnie.
Świetnie. Więc masz teraz wolne pole dla swojego awatara, żeby tę bazę zwiedzić. Twój awatar może swobodnie się po niej przechadzać. Znajdź miejsca związane ze sobą. Jest. Co odnalazłeś przez swojego awatara? Co widzisz? Taki kosmiczny fotel z obejmami na głowę, na ręce, wszędzie. Z czym ci się kojarzy ten fotel? Dlaczego tam zaprowadziłeś nas? Bo tam w takich drganiach przez te obejmy zostałem wyekstraktowana ta część, która miała się wcielić na ziemię. I teraz, kiedy patrzysz, widzisz ten fotel przez swojego awatara, jakie emocje powracają do ciebie? Czego tam doświadczyłeś emocjonalnie, odczuciami na tym fotelu? Lęk. Lęk? Co jeszcze tam się pojawiło? Ból w klatce piersiowej. Zobacz, co sprawiło ci ból w klatce piersiowej. To jest jakieś odrzucenie związane z matką i odrzucenie związane z moim nadzorcą. Jakby ktoś mnie krzywdził. Odrzucenie, krzywdzenie w klatce piersiowej. Co jeszcze się z tobą dzieje na tym fotelu? Bardzo mocno drgają mi stopy. Tak jakby mi chcieli urwać te stopy. Więc przyjrzyj się swoim stopom. Co tam się dzieje w twoich stopach? Takie zdolności tej prędkości, mobilności, zastosowania jest... Jest ci to zabierane. A powiedz mi, skąd masz te umiejętności, mobilności, prędkości, której tak bardzo od ciebie chcieli? Zdobyłem na jakiejś innej planecie. Nie wiem, to była taka planeta, na której się mocno rozwinąłem. I to zostało... Ta pewność, ta zdolność została mi zabrana. A powiedz mi, kiedy byłeś tam wcielony, byłeś pod nich podpięty? Tak. Czyli rozwijałeś te zdolności dla nich? Najpierw cię wysłali do wcielenia, żebyś to rozwinął, żeby ci to zabrać, tak? Natomiast ja czułem, że jakbym to rozwijał pod jego okiem, coś takiego. Czyli od początku tego od ciebie chciał. Tak. Dobrze. Więc to ci zabiera. Najpierw cię tego nauczył, a później ci to zabrał. Tak. Okay. Co jeszcze ci robią na tym fotelu? Wbijają mi szpile i takie dziwne urządzenia w miednicy. I do czego mają służyć te szpile w miednicy? To są takie probówki i wyciągają jakby takie tkanki energetyczne. I to jest też dużo takiej siły i mocy. I jak cię dzielą? W jaki sposób dochodzi do podziału? No właśnie w ten sposób, że tutaj te probówki wbijają, wyciągają to, co najcenniejsze. Te nogi drżą i stamtąd jest taka, nie wiem jak to nazwać, takie uniesienie z mocą wyciągane jest. I kto ci to robił? Kto przeprowadzał całą tę operację? Jest bardzo dużo istot, które pracują nad tym. Jakiej rasy są te istoty? Insekty. Jest dużo szarych. I wszystko nadzoruje ten smok. Więc czas najwyższy wszystkich tych, którzy brali udział w tej operacji, wysłać do wcielenia na tamtą planetę, żeby sobie razem biegali z szefem. Znaczy z byłym szefem, bo on już nie ma żadnej władzy. Wyślij ich. Wszystkich, którzy przeprowadzali tę operację. I co poczułeś? Otworzyła mi się klatka piersiowa. I co to oznacza? Możesz mi to przetłumaczyć? Co oznacza to otwarcie klatki piersiowej? Tu poczuł ulgę, gdzie ten ból czułem. To taka ulga jest. Oni już cię nie skrzywdzą. Poddychaj sobie. Już wiesz, że cię nie skrzywdzą. To idźmy do przodu w twojej historii. Po tym podziale wysłali cię do wcielenia? Tak, niemal natychmiast. I jakie to było wcielenie? Czym się charakteryzowało? Byłem dziewczynką.
I jest jakaś zaćmiona okienka. Ja nie widzę. Nie widziałeś. Od, rozumiem, że od dziecka miałeś problemy ze wzrokiem. Tak, i wypadają z ręki różne rzeczy. Z tego powodu. Dobrze. Później jest diagnostyka jakaś i diagnozują uszkodzenie nerwów wszystkich. Stwierdzają, że dlatego mi to wypada, a mi wszystko wypada z rąk, na przykład jakieś przedmioty, kredki, dlatego że ja nie widzę po prostu. I to wszystko jest takie dziwne. Co z tego mieli, że wcieliłeś się w ciało, które miało problemy ze wzrokiem? Jaką korzyść mieli z tej ułomności twojej? Bardzo dużo produkcji takiego, takiej słabości, braku wiary w siebie. Aha, brak wiary w siebie. A teraz pójdziesz dalej, do momentu sprzed swojego obecnego wcielenia. I powiedz, co się dzieje, co widzisz. Znowu siedzę na tym fotelu dziwnym. Znowu jesteś na tym fotelu. Ta część, z którą teraz rozmawiam? Tak. A gdzie jest awatar, twój awatar? Cały czas jest przypięty tam. Cały czas jest przypięty tam. I zobacz, patrz dwutunelowo na siebie na tym fotelu i na swojego awatara w tamtym momencie przypiętego. I powiedz, co się dzieje przed twoim obecnym wcieleniem? Przez urządzenie w głowie, które mam przyczepione na, znaczy na głowie, są takie prądy, jak pioruny. Są do czego służą te prądy? Co mają ci zrobić? Żeby takie poczucie krzywdy, bólu tu w sercu wzmocnić, żeby to było takie mocniejsze. I to wszystko czuję, i ten ból, te pioruny, czuję ten mój awatar. Chodzi o to, żeby tego awatara złamać, bo ten awatar, mimo że to jest 80% mnie, ale jest bardzo silny i on chce się buntować i nie chce się wcielać na tej planecie. W związku z tym... Więc co ci przygotowali twojej części, żeby złamać tamtą? Zobacz, co zaprogramowali? Ułomność. Jaką ułomność? Takie przekonanie przez te pioruny wychodzi, że jestem słaby. Że jesteś słaby. Niewystarczający. Co jeszcze ci robią przed wcieleniem? Co jeszcze jest dla ciebie przygotowane? Co jest już gotowym scenariuszem? Moja rodzina. Jaką rodzinę masz dostać? Na jakiej podstawie została wybrana ta rodzina? Na jakiej podstawie została wybrana? No, dlaczego właśnie tą wybrali dla ciebie? Ponieważ wszyscy się dobrze rozwijają tam i czują, i ja czuję się bardziej oddzielony od nich w związku z tym. Nie mam porównania do siebie. Czuję się tak trochę obco tam. Czujesz się gorszy? Tak. Aha. Coś jeszcze zostało ci zaprogramowane na to życie? Moje dorastanie i moja dorosłość również. Cały czas się powtarza ten sam schemat, że ja obserwuję otoczenie, które się dobrze funkcjonuje i rozwija, a ja czuję zawsze się taki trochę gorszy, bardziej ułomny. Więc idźmy do momentu twojego wcielenia, kiedy po raz pierwszy wchodzisz w kontakt z tym swoim ciałem, z ciałem Kuby. Co widzisz? Co czujesz? Co się dzieje? Jak czuję do tego dochodzi? Czuję przymus wejścia w to ciało. Mimo, że czuję, że nie będę w stanie z niego korzystać do końca. Popatrz, a jeszcze niedawno mówiłeś mi, że to przywilej. Teraz już mówisz, że to był przymus. Tak. No to opisz mi ten moment, kiedy się wcielasz, kiedy łączysz się ze swoim ciałem fizycznym albo z tym, co się rozwija i co stanie się dopiero twoim ciałem fizycznym. No więc wchodzę jakby w to ciało,
i staram się go wypełnić, dlatego mam formę takie, taką transparentną, bo jest mnie troszkę za mało, żebym mógł wypełnić swoje dlatego ciało. Dlatego się rozmywasz, bo się rozciągasz, tak? Tak, dokładnie. I co się dzieje w tych pierwszych momentach? Kiedy się wcielasz, twoja mama wie, że jest z tobą w ciąży? Jest. Wie. Tak. I już wie, że jest w ciąży. Twój tata też wie? Tak. Zapytamy tatę. Marcinie, co czułeś, kiedy dowiedziałeś się, że twoja żona jest w ciąży? Z Kubą. No, byliśmy szczęśliwi, bo staraliśmy się. No. Aha. Okej. Okay. Słyszałeś to, Kuba? Tak. Twoi rodzice byli szczęśliwi. A ty co czułeś? Co ja czułem? No. Przywilej. Przywilej czułaś. I zobacz, jak się rozwijasz w brzuchu mamy. Co się dzieje? Nie widzę nieprawidłowości. Wszystko jest dobrze. To dlaczego teraz masz problemy z komunikacją, z rozwojem, ze zrozumieniem, z koncentracją? Dokąd cię prowadzi? Tylko i wyłącznie do tego, że jestem rozmyty tutaj. Jest mi 20%. Jest ci 20%. To jest przyczyna. Dobrze. Rozumiem. I chcesz to zmienić? Jak mogę. Tak. Chcesz być w 100% w swoim ciele? Tak. I twój awatar też tego chce? Tak. Genialnie. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Możesz się na chwilkę wypiąć, zregenerować, wrócić do swoich częstotliwości. A w międzyczasie, Marcinie, powiedz mi, czy ty coś czułeś? Czy coś widziałeś? Tak, widziałem. Słucham. Nie wiem, czy dobrze powiem, ale widziałem tego awatara. Przynajmniej tak w podświadomości go widziałem. To była szara postać. No, nie żadnych konkretów. Też takie wszystko jest właśnie... To wszystkie takie rozmyte widzę. No i tego awatara widziałem. No i... To jest to. No, starałem się Kubę zobaczyć w tym, ale to nic konkretnego. Naprawdę to jest, te rozmyty to jest bardzo dobre na to, bardzo dobre słowo. Na określenie to. Na to, jak to odbierasz. Tak, dobrze. A czy jakieś emocje się w tobie pojawiły podczas tej historii, podczas kiedy Ewelinka przepuszczała Kubę? Jakie emocje? Troszkę strach, no właśnie o niego, że właśnie jest taki rozdwojony, bo chciałbym, żeby to, żeby się zjednoczył. Nie wiem, I uważasz, że źle sobie radzi? Nie, to nie o to chodzi, że źle sobie radzi. Chciałbym, żeby żył pełnią siebie, stuprocentowo. Jasne. Okej. Okay. Bo z mojego punktu widzenia radzi sobie świetnie. I sam przed chwilą słyszałeś, że nie chce tego podziału. Chce być jednością i chce być w swoim ciele fizycznym. I to nam wystarczy. I zaraz do tego doprowadzimy. Więc chcę, żebyś popracował nad swoim lękiem. Czy przypadkiem jego niemoc nie łączy się z czymś, z czego ty doświadczyłeś? Jakiegoś lęku przed bezradnością, przed niesamodzielnością. Czy to przypadkiem nie jest coś twojego? Co projektujesz na niego? Bo on sobie świetnie radzi. Tak. Kiedyś też byłem bardzo, bardzo nieśmiały. Byłem wycofany. Zakompleksiony, rozumiem. Tak, ale to jakby udało mi się to w pewnym momencie przezwyciężyć, zaakceptowałem siebie takim, jakim jestem. Tego czasu jest, czuję się psychicznie dobrze, także myślę, że
nie wpływam na niego negatywnie. Dobrze, to teraz pokaż to swojemu synkowi na planie subtelnym. Pokaż mu, zobacz, ja też miałem swoje ułomności. Przepracowałem je. A teraz pracuję z tobą. Ale nie pracujemy na bazie lęku. Gdybyśmy się bały, ja czy Ewelinka, nie mogłybyśmy wykonywać tej pracy. Mhm. Przekazałeś mu? Tak. Coś poczułeś? Coś zobaczyłeś, Marcinie? Kiedy mu to przekazałeś? Wysłałem w jego kierunku taki impuls, taki, żeby... Informacje, rozumiem. Mhm. Tak, coś w tym stylu. Mhm. Ale no nie... Nie czujesz i nie widzisz. Dobra. Nie czuję zwrotki. Rozumiem, okej. Okay. Rozumiem. Ewelinko, czy Kuba zareagował na to, co przekazał tata, na to, na historię, którą powiedział również o sobie, o swoich lękach, ułomnościach, z którymi pracował? Czy zareagował? Owszem, tak. Mhm. A czuję w związku z tym głęboką przyjaźń. Mhm. Mhm. Dobrze. Powiedz mi, jak ci było przepuszczać Kubę? Co czułaś? Co od niego epatuje? Na początku, kiedy ta część 20% była tylko jedna, to znaczy przepuszczałam i bez korelacji z tym awatarem, no to taka słabość, takie uniżenie. Takie ciężko to nazwać zmęczeniem z poziomu energetycznego, ale właśnie takie rozmycie, to jest dobre słowo. Brak zdecydowania również, tak? Brak wiary w siebie, w swoje zdolności. Natomiast to 80% odessane to jest pełna moc, pełna wiara w swoje możliwości, w swoje zdolności, w tą swoją prędkość i później już jedna drugą inspirowała. I co takiego się wydarzyło? W którym momencie doszło do tej inspiracji? W którym momencie ta 20% część Kuby zrozumiała, ja mam w sobie to samo? Dokładnie w tym momencie, kiedy ten awatar wstał, już tylko w tym momencie, jak tylko stał, wyzwolił się. Zostawisz mnie na chwilę z Kubą? Zostaw mnie z nim. Tak. Hej, Kubusiu. Tak. Widzisz, odzyskałeś poczucie mocy i sprawczości, kiedy wstał twój awatar. Tak? Tak. Kochanie, twój awatar to ty. Czas, żebyś ty wstał. Czas, żebyś ty się wyzwolił z tego wszystkiego. To nawet bardzo dobrze, że byłeś podzielony, bo mogłeś tak jakby z dystansu zobaczyć, że właśnie tak możesz ze sobą zrobić, z całym sobą. Nie ma takich pęt, których byś nie rozplątał. Nie ma takich więzień, z których byś nie wyszedł. Nie ma takich programów, których byś nie posprzątał w sobie. Nie ma takich uzurpatorów władzy nad tobą, których byś nie zdetronował. To wszystko, co zrobiłeś przez swojego awatara, jesteś w stanie zrobić ze sobą. Rozumiesz to teraz? Rozumiem. Masz nieograniczoną moc. To teraz zabierz mnie do miejsca i momentu, gdzie zrezygnowałeś z tej mocy, gdzie dałeś mu władzę nad sobą. Zabierz mnie do momentu, w którym doszło do tego podpięcia. Idziemy tam. Dokąd nas zabrałeś? Jesteśmy w przestrzeni kosmicznej. Kim tam jesteś w tej przestrzeni? Można powiedzieć, że jestem mężczyzną. Czujesz, że jesteś energią męską. Masz jakiś kształt? Tak. Kształt człowieka? Tak. Kształt mężczyzny. Jesteś ubrany w coś? Tak, ale to jest takie organiczne ubranie. Bardzo. Organiczne ubranie masz. Masz włosy?
krótkie, długie, jakie? One są takie półdługie. I same jakiego się koloru? Same się układają w takiego kuca na dół. Aha, jakiego koloru są twoje ciemne włosy? Ciemne. A jakiego koloru jest twoja skóra? Jest taka błyszcząca, taka żywa. Inna niż fizycznie. A oczy? Jakiego masz koloru oczy? Są granatowe. Masz granatowe oczy. Kiedy patrzysz tam na siebie, podobasz się sobie? Tak. I co się dzieje z tym mężczyzną? Idź za sobą w tej historii. Co się z nim dzieje? Widzę taki obraz, że ktoś chce wylądować na mojej planecie. A ja nie chcę go wpuścić i organizuję debatę. Jestem gotowy wysłuchać ich, o co im chodzi. Tych, którzy chcą wylądować? Tak. Nie podoba mi się to, że chcą wylądować. Nie podoba ci się? I wysłuchujesz ich. I kim są ci, których przyjmujesz na audiencji? Tych, których wysłuchujesz? Jak ich widzisz tam? Jako ten mężczyzna. Z jednej strony jest taki nie to smok, nie to ptak, coś takiego. Widziałeś wcześniej takie istoty? Nie. A wiedziałeś o ich istnieniu? Nikt mi o nich nie mówił, natomiast wiedziałem, że wszechświat jest pełen różnych istot. Że wszechświat jest bogaty, jasne. Więc ich wygląd cię nie zaskakuje? Nie przeraża? Nie, ja się ich nie boję w ogóle, natomiast jestem bardzo, ale to bardzo krytyczny. I co się tam dzieje podczas tej debaty? Nie podoba mi się to, jak oni wibrują w ogóle. Co się dzieje podczas tej debaty? Stań sobie z boku albo z góry, popatrz, posłuchaj. Co się dzieje? Oni chcą przekonać mnie, że my mamy jakieś bogactwa na tej planecie i nie możemy ich zatrzymywać dla siebie. Ale w tym słowie bogactwa im nie chodzi o bogactwa planety, tylko im chodzi o nasze. Złoże naturalne, tylko o wasze. Dokładnie. I w tamtym momencie byłeś w stanie to odczytać, czy tylko dopiero teraz, kiedy patrzysz z boku, to słyszysz i widzisz? Z boku, dopiero teraz. Dopiero teraz, więc tam, w tamtej sytuacji nie wiedziałeś, o jakie bogactwa chodzi, o jakie złoża. Tak. I co, jak zareagowała na te słowa tamto twoje wcielenie? Ja stwierdziłem, że możemy podzielić się tym bogactwem, które jest tutaj i możemy pozwolić im wylądować. I co się zmienia? Co się zmienia w waszej historii? W twojej historii? Oni wibrują dziwnie i otaczają tą wibracją całą planetę i nas też. My jesteśmy bardzo, ale to bardzo niezadowoleni, że oni tam są. Czujemy frustrację takich nieproszonych gości trochę. To ale powiedz, dlaczego ich nie pogoniliście? Dlaczego nie wyprosiliście, nie zrezygnowaliście z tego podziału dóbr? Zupełnie jakbym się złapał na słowo, że mam się podzielić. Coś takiego. Zobacz, jak to słowo zostanie później dosłownie wykorzystane. Zostaniesz również podzielony na planie subtelnym. Nie tylko będziesz się dzielił swoimi zasobami, swoimi złożami, swoim bogactwem, ale dosłownie podzielisz się. Tak. Teraz powiedz, gdzie się zapisało to słowo w tobie? Podzielę się z wami. Cały obszar głowy. W głowie się zapisało. I przez oczy to weszło tak jakoś. Chcę, żebyś zanim zaczniemy pracę, zanim zaczniesz zmieniać to wszystko, tak żeby ta historia i ty sam, żebyś czuł się jak najlepiej ze sobą w swoim życiu, w swoim ciele. Chcę, żebyś zobaczył, dlaczego zostałeś inkarnowany na Ziemi. Opowiadasz mi o jakiejś innej planecie, a spotykamy się na Ziemi. Bo to jest ich cel. Podzielić i inkarnować na Ziemi. Takie istoty jak ja.
żeby czuły się słabe. I przez wszystkie inkarnacje my czujemy się słabi, niewystarczające, jakby ktoś nam coś zabrał. Ja to wszystko wiem, to już żeśmy wszystko zbadali, ale zawsze interesuje mnie, dlaczego Ziemia, dlaczego nie tamta na przykład planeta, dlaczego nie wcielają Cię tam, gdzie do Ciebie przylecieli, tylko na Ziemi. Tam jest taka inna gęstość. Co takiego ma Ziemia, że takim odpowiada, żeby nas tu inkarnować? Jest filtr informacji tutaj na Ziemi. Możesz mi opowiedzieć, jak wygląda ten filtr tutaj, którego nie było na przykład tam, na tamtej planecie? Można powiedzieć, że to są jakby... jak są różne warstwy atmosfery ziemskiej, to tam, tu na Ziemi też są różne warstwy przenikania, jakby różne wymiary. I to jest taki filtr, przez który nie można ściągnąć wszystkich informacji, które się potrzebuje. Nawet jak się ściąga informacje, to właśnie ona jest jakaś taka niepełna albo zniekształcona. I gdybyś wcielił się na Ziemi bez nich, ten filtr by działał? Nie, widzę tylko jeden filtr. Filtr, naturalny filtr fizyczny. Okej. Naturalny filtr fizyczny. Tak. I do czego on służy? Mówisz, używasz słowa naturalny. Bo to, co... Bo nasze ciała fizyczne są prawdziwe, naturalne, natomiast filtrują informacje, zniekształcają to, co... Więc to, trzeba by się było cofnąć do momentu, kiedy powstały takie ciała, które filtrują i zniekształcają informacje. Co widzisz? Kiedy powstają takie ciała? No. Przecież wiemy, że na Ziemi żyły różne gatunki ludzi. A nagle został tylko Homo sapiens. Widzę jakąś inżynierię genetyczną. Kto? Poprzez humanoidy. To jest humanoidy. Więc odczytaj sobie z ich projektu. Dlaczego to ciało ma być filtrem? Odczytaj sobie te informacje. Żeby istoty, które się tutaj rodzą, nie mogę rozpoznać, kim są. I teraz, kiedy to wiesz, jesteś w stanie zmienić to? Tak. Mogę wiedzieć, kim jestem na poziomie fizycznym i energetycznym. Oczywiście, że tak. No to wróćmy do tego momentu. Nie, to jeszcze inaczej. Zostańmy na razie w teraźniejszości. Więc ten proces wolnego rozwijania się, to ten podział? Tak. Rozmycie. Rozmycie. Problemy z gardłem? Wszystko, co tam się dzieje w gardle? Implant. Okej, zaraz go nie będzie. Problemy z żołądkiem w twojej rodzinie? Wiesz, do czego służy żołądek? Do rozdrabniania, trawienia, pożywienia. Czego nie możesz strawić? Czego twoja rodzina nie może strawić? Nie wiem, czego mojego... Nie widzę. Wszystko wiesz. Wiesz absolutnie wszystko. Ale możemy zapytać twojego tatę. Marcinie, wiesz, do czego służy żołądek? Powiedziałeś, że macie w rodzinie problemy z żołądkiem. To jest symboliczne. Przełóż, czego nie możecie strawić? Jakich kwasów macie nadmiar albo niedostatek? My jesteśmy skryci, wszystko mieliśmy w sobie. Skryci, aha. Znaczy, nie, broń Boże, nic nie w tym, po prostu uczucia. Dobrze, dobrze. Nie uzewnętrzniamy uczuć. Jasne. To teraz... Pozwól się ponieść do twojego przodka, który pierwszy nauczył się, że pokazywanie uczuć jest niebezpieczne.
który pierwszy zapoczątkował w was tę skrytość, do kogo cię odnosi. I tak jak rozmawialiśmy, nie ma złych odpowiedzi. Do kogokolwiek cię zabierze twoja podświadomość, to jest w porządku. Zdjęcie dziadka widzę. Dziadka. Powolutku odtwórz sobie, co takiego wydarzyło się w waszym klanie, że nauczyliście się, że pokazywanie uczuć jest niebezpieczne. Jaka historia rodzinna? Przychodzi, daj się ponieść. Naprawdę nie ma złych odpowiedzi. Pierwsze, co przychodzi na myśl. Nie znałem dziadka. Nieważne, masz jego geny, kochany, wiesz wszystko. Kojarzy mi się wszystko z jakimś niebezpiecznym czasem, wojna, coś ten sam. Z wojną się kojarzy. Trzeba było wszystko ukrywać, tak? Raczej takie mam odczucie. Dobrze, dobrze. I to jest w porządku. Nie ma złych odpowiedzi. To teraz zadam ci pytanie, czy jest czas wojny? Nie. To dlaczego to nosicie wciąż? Być może coś, co funkcjonowało kiedyś, miało rację bytu. Tak, pewnie trzeba było wiele rzeczy ukrywać, pewnie trzeba było dużo kłamać, dużo kombinować. Po co to jeszcze nosicie? Nie wiem. Czy jesteś gotowy pozbyć się tego, co jest nieadekwatne do czasu, do momentu? Ale to jest po prostu. Ale pozwól temu, żeby uświadomione samo siebie zniwelowało. Zobacz, tak jak klawisze fortepianu. Pianista nie jest w stanie grać na wszystkich klawiszach jednocześnie. Niech to się uruchomi w momencie, w którym taka wiedza będzie ci potrzebna, wiedza od przodków, czyli w momencie wojny, której ci nie życzę. Więc lepiej, żeby to się nigdy nie uruchomiło. Nie ma wojny i taka wiedza od przodków może spokojnie zasnąć. To jest ten klawisz, który jest nieużywany. I możecie zacząć trawić i okazywać emocje. Coś poczułeś teraz, Marcinie? Nie, jakiś taki... Zaczynam się robić lżejszy, ale od rąk to się zaczyna. Fantastycznie. Oczywiście, odkąd się zaczyna, tam się zaczyna. Fantastycznie. Brawo. I pozwól, żeby ta lekkość przenikała cię. Pozwól jej dojść do żołądka. I teraz już możesz poinformować swój żołądek. Tam nie musi gnić moje jedzenie, moja strawa emocjonalna. Mogę ją spokojnie trawić. Mogę okazywać emocje. I co się dzieje z twoim żołądkiem? Dochodzi ta lekkość do niego właśnie. Wspaniale. Wspaniale. Pozwól mu być lekkim, pozwól mu się odciążyć. Pozwól, żeby się zharmonizowały twoje kwasy żołądkowe. Teraz już mogę swobodnie trawić. Nie ma napięcia emocjonalnego związanego z wojną. Twój żołądek może się rozluźnić. Pozwól mu na to. On będzie wiedział, co zrobić. I jak się czujesz? Cały czas ta lekkość, cały czas czuję tą, jakbym się unosił nawet troszeczkę. Cudownie, cudownie i pozwalaj sobie na to. Coś uzdrowiłeś w waszym klanie. I wróciła lekkość, lekkostrawność nawet możemy to nazwać. Okej. Kubo, słyszysz mnie? A co ty poczułeś? Radość. Świetnie. Bo ja kocham całą swoją rodzinę. I teraz będziesz mógł trawić swobodnie? Spokojnie? Tak. Zobacz jeszcze tą swoją emocjonalność.
Moją emocjonalność? No, tata mówił, że czasem, przepraszam, nie panujesz nad emocjami, co wydaje mi się naturalne u dzieci, ale być może jest czymś rzeczywiście zaburzone. Przez emocje chciałabym powiedzieć coś, pokazać coś. Coś, czego nie możesz powiedzieć słowami, tak? W rzeczywistości tata odebrał sygnały i dlatego robimy tą sesję. Czyli zrozumiał. Dobrze, w porządku. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Powiedz mi, czy widzisz jakieś zmiany? Coś się dzieje? Coś się metamorfozuje w Kubie? On jest bardzo chętny, radosny i przebudzony z powodu tej swojej części, którą zobaczył i z powodu swoich zdolności, które doskonale wie, że ma również w sobie. Dobrze. To zostaw mnie jeszcze z Kubusiem, dobra? Kuba, prześlij wszystkie informacje do tamtego mężczyzny, tamtego pięknego mężczyzny z tamtej planety. Wszystkie informacje. I cofamy się w czasie. Cofamy się w czasie, kiedy jest ta debata z tymi bytami. Zostaw mnie ze swoją przeszłością. Z tobą na tamtej planecie. Będę cię nadal nazywać Kubą, dobrze? Masz już wszystkie informacje? Tak. Zaproponowali ci już, żebyś się dzielił tymi złożami, tym bogactwem? Nie, jeszcze. No to niech ci zaproponują. Zaproponowali? Nie. Oni czują, że ja mam całą informację, ja czuję taką ulgę tutaj. Nawet nie próbują się zbliżać, rezygnują, w ogóle nie dochodzi do żadnej debaty. O, zrezygnowali, ale chcę, żeby wiedzieli jedno, nie pozwól im odejść. Nie, zawróć ich. Chcę, żeby wiedzieli jedno. Chcą podziału złóż, ale będą musieli za to zapłacić. I zapłatą będzie wcielenie na tej planecie, na którą ich wysłałeś. Tam, gdzie parzą im się stopy. Taka jest ich przyszłość, jeśli zechcą waszych złóż, waszych dóbr, waszego bogactwa. Będą się dla was wcielać i będą płacić. I to będzie przywilej. My nie jesteśmy takimi istotami, żeby ich tak wcielać. Nie czuję tego. Oni już to wiedzą, nie martw się. Dlatego uciekali. Jesteś istotą, która zrobi dla siebie wszystko. Wierz mi, jesteś taką istotą, bo już to pokazałeś. Już ich wcieliłeś. W swojej przyszłości. Dla siebie zrobisz wszystko. I to jest cudowne. Nie po to, żeby ich krzywdzić, bo to nie o to chodzi. Po to, żeby sobie przypomnieć, kim jesteś. Jesteś potężny. Rozumiesz? Boisz się ich? Nie, ja czuję do nich taką obojętność, ambiwalencję. Fantastycznie. To teraz możesz im pozwolić łaskawie odejść. Ty im pozwalasz odejść. Ty decydujesz. Bardzo ciekawe jest, oni się jakby rozpuszczają w przestrzeni. Jasne, że się rozpuszczają. Nie. Bo zrozumiałeś wszystko. Tak. Zrozumiałeś wszystko i nie pozwalasz im istnieć. Tak. Nie zasilasz ich niczym. Więc nie istnieją. A teraz powiedz, czy jesteś gotowy wrócić do 2001 roku? 2021 roku, gdzie czeka na ciebie twój tata? Zdecydowanie. Na swoich warunkach? W jedności, w całości, z całym potencjałem? Tak. Jesteś bardzo młodziutki. Masz dopiero 4 latka.
wszystko możesz zregenerować. Tak. Więc wróć do swojego ciała na ziemi w 2021 roku. Idziemy tam. I powiedz, jak się czujesz w swoim ciałku. Silny. Świetnie. Ale jednocześnie jak taka wypełnia, jakbym energetycznie wypełniał jak woda moje ciało. Wszystko jest taką falą. Powiedz mi, czy jest w tobie lęk? Nie, nie ma nawet punktu odniesienia. Świetnie. Czy jest jakiś ból w tobie? Psychiczny, fizyczny, jakikolwiek? Jest coś w gardle, chciałabym pokrzyczeć sobie. Krzycz. Ja uwielbiam krzyczeć. Krzycz, absolutnie. Na cały wszechświat. No, tak, tak. Krzycz. Ile będę chciała? Oczywiście. Czy jest w tobie przymus / przywilej? Tak. Przymus i przywilej? W stosunku do czego? Przymus i przywilej. A, to świetnie. Jak się pytasz do czego, to znaczy, że nie ma. Genialnie. Okej. Chciałabym tylko powiedzieć, że wszędzie małemu dziecku można krzyczeć, kiedy chce. Oczywiście, krzycz sobie. To jest takie wyrażanie siebie. Tak. Krzycz sobie. Przyjdzie czas, że nauczysz się żonglować swoimi stanami. A później będę śpiewał. A później będziesz nie śpiewał. Nie będę cudownie. Musiał krzyczeć, bo będę śpiewał głośno. Fantastycznie, super pomysł. Powiedz mi, czy czujesz, że masz jakiś filtr w swoim ciele, filtr informacji i nie wiesz, kim jesteś? Nie. A teraz chcę, żebyś zobaczył drogę, którą przeszedłeś od początku tej sesji. 1,5 godziny temu. Widzisz, czego dokonałeś? Wow. Aż ciężko rozpoznać, że to jestem ja. To ciekawe. Ja bardziej chciałam, żebyś zobaczył, czego dokonałeś w 1,5 godziny. Żebyś przełożył to na plan fizyczny. Jesteś w stanie się zregenerować. Tak. Jesteś w stanie zmienić bardzo wiele. Tak jak zrobiłeś to podczas tej sesji. Masz taką moc. Moc metamorfozy. Moc samouzdrawiania. Daj sobie to wszystko. Daj sobie swojemu ciału w taki sposób, żeby również epatowało na zewnątrz, żeby twoi rodzice wiedzieli, gdzie cię zabrać, do kogo cię zabrać, żeby znajdowali się ludzie. Odpowiedni specjaliści, którzy będą ci towarzyszyć w tym procesie. Przede wszystkim ja będę współpracował aktywnie. Fantastycznie. I jak widzisz swoje życie na tych warunkach? Przekraczanie różnych granic. W rozwoju, w sensie, w zdolnościach, w posiadanie zdolności. Również wykształcenie, umiejętności. Chodzi mi o takie przekraczanie granic. Cudownie. Swoich własnych. Również w mobilności. Umiejętnościach poruszania się. Sport. Super. Relacje. To wszystko też postrzegam jako przekraczanie pewnych, jakby może nie przekraczanie, tylko poszerzanie pewnych, pewnego odbioru, możliwości odbioru. Tak. Jest jeszcze z tobą twój tata. Czy chciałbyś coś do niego powiedzieć? Kocham Boga bardzo, bardzo, bardzo. To zostaw mnie. Dobrze mów. Zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, powiedz mi, jak widzisz Kuba? Błyszczy. W całości jest wypełniony. Jego energia jest taka piękna i gęsta, można powiedzieć. Już jest, nie jest spójny jednością, żadnych implantów, żadnych podpięć.
Żadnych programów. Wspaniale. A powiedz mi, jak widzisz teraz Marcina? Ma bardzo jasną twarz. Tak jakby zrzucił coś z twarzy i z włosów też. Cudownie. Więc może zainspirować się pracą swojego synka i zrzucić z siebie absolutnie wszystko, co go obciążało. I teraz może nam powiedzieć, czym była biała kulka, którą widział na początku. Czy tam biała kropka, czy cokolwiek. No, chcesz coś powiedzieć, Marcin? Jasne. To było coś z tego w ciemności, taki jakby. Jasne. Myślę, co to było? No, mów. Myślę, bo ja chcę. To było. To był Kuba, tylko że. No, tylko, że nie jak rozumiem. Tylko nie wiem, jak to powiedzieć. Brakuje mi słów. Dobrze, rozumiem. Nieprzyzwyczajony do widzenia w tamtym wymiarze. Tak. Po prostu tego tak. Widziałeś. Dobrze. Cieszę się bardzo, że przyszła ta świadomość. Cudownie. Jak się teraz czujesz, Marcinie? No, czuję się lepiej. Czuję się zrelaksowany i czuję się napompowany tak energią, że będzie dobrze. Fantastycznie, super. Ewelinko, czy jest coś jeszcze, co część subtelna Marcina chciałaby powiedzieć do swojego ciała fizycznego? Coś dla siebie zrobić? Mówi coś o wycofywaniu się z pewnych akcji, interakcji, które go blokują. On wie najlepiej. Warto się wycofać. Tak. Dobrze. A inne zaangażować. Jasne. To on żongluje wszystkim. Tak, bo są sytuacje, które nas troszkę tak blokują i stresują, a są sytuacje, które nas otwierają, prawda? I dla niego chyba będzie lepiej, kiedy on się otworzy na te, które nas budują i otwierają. To tak, jak dla wszystkich jest lepiej w ten sposób. Tak. Gotowi na siebie? Tata i syn? Tak. Więc każdy z nich zostaje w swojej cudownej przestrzeni. Każdy uruchamia cały swój potencjał energetyczny. Są samoświadomi, mają wiedzę, mają świadomość swojej mocy i mają cały swój potencjał do tego, żeby go wykorzystać w tym życiu. Każdy jest w sobie, przy sobie, u siebie. I czas na ciebie również, Ewelinko. Rozłącz się ze wszystkimi, ze wszystkimi. Wróć do swojej przestrzeni, do swoich częstotliwości. Obydwoje, i ty, Ewelinko, i ty, Marcin, jesteście od wszystkiego i od wszystkich odpięci. I uruchamiacie wszystkie swoje własne, wewnętrzne energie. I czujecie, jak wszystko w was płynie, waszym rytmem, waszym nurtem, waszą melodią, zapachem, smakiem. I każdy z was czuje się ze sobą samym fenomenalnie. A na jeden podnosicie sobie jeszcze swoje częstotliwości i czujecie swoją radość, szczęście, miłość, szacunek, akceptację, ciepło, czułość, bezpieczeństwo. I swoją niesamowitą moc, kreatywność i efektywność. I na dwa, to cudowne uczucie bycia sobą przenika każdą komórkę waszego ciała fizycznego. I czujecie, jak wasze ciało regeneruje się, rewitalizuje, uzdrawia, wzmacnia. Bo czuje się zaopiekowane wewnętrznie przez was samych. I wracacie do tej rzeczywistości fizycznej z lekkością, radością, młodzi, piękni, zdrowi, mądrzy i tak niesamowicie denergetyzowani, że chcecie wracać, żeby tworzyć to życie po swojemu. I na trzy wracacie i otwieracie oczy. Ewelinko, jak się czujesz? Super, dziękuję bardzo. Świetnie. Marcinie, jak ty się czujesz? Leż sobie, tylko bardzo powiedz, dobrze, jak ty się. Bardzo dobrze. Dobrze. Ja się bardzo cieszę. To w takim razie opowiesz nam, napiszesz nam, co u twojego synka, co u Kuby, bo jesteśmy zawsze bardzo ciekawe, co u was. No i co? Publikujemy tę sesję, czy zostaje prywatna? Jak
Jak czujesz? Jeżeli może komuś pomóc ta sesja, to jak najbardziej proszę publikować. A jeżeli nie przyda się nikomu, to nie zostanie. Ja myślę, że każda sesja się przydaje, tylko każda... Opinii, to. Waszej. Pamiętasz? My jesteśmy na ty zawsze. Tak. Zawsze na ty. W waszej opinii. Dobrze. Tylko jeżeli bym prosił, jeżeli można, to jakoś te moje zdjęcia zakryjemy, tak. Ewentualnie. Wiesz co, każda sesja jest warta publikacji z tego względu, że różne rzeczy trafiają do różnych osób i są tacy, którzy odnajdą się w innej sesji, są tacy, którzy odnajdą się w twojej Kuby i tak. Zawsze warto opublikować, bo może rzeczywiście ktoś sobie pomóc, jeżeli doświadczając tego. Jeżeli to ma komuś pomóc, to jak najbardziej. Z taką intencją w takim razie oddajemy tę sesję widzom, żeby doświadczali i pomagali sobie. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo.